Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Neverwinter Nights 2. Tak, to prawdopodobnie będzie już ostatni odcinek tej serii. Bo zaczniemy zabijać Króla Cieni. No i wezmijmy go w końcu przez ten portal. Jaka scenkę. O, przyszedł. To wy. Wiem, po co przyszliście. To dobrze. Widzę w tobie ślepe oddanie dobru. Ułudzie pokoju. Gdyby to od ciebie zależało, ten kraj zostałby pozbawiony strażnika. Kogo strzeżesz, niszcząc wszelkie życie na swojej drodze? Zostałem stworzony jako strażnik cesarstwa. Robię to, co muszę, by je chronić i zachować. Już dawno legło w gruzach. Nie pozostało nic, co mógłbyś chronić. Lecz krew Ilfarn wciąż tętni mocno. Dziedzictwo cesarstwa musi być nadal chronione. Ilfarn cię zdradziło, próbowali cię zniszczyć. Samo takie stwierdzenie jest groźbą. Jeśli uważasz, że Ilfarn przepadło, trzeba cię oczyścić wraz z resztą. Mhm. Niech tak będzie. Fajna maska. Użyj mocy pochodzących z rytuału. Jeśli cokolwiek może go powstrzymać, to właśnie one. Gdzie się przeteleportował? Tam. No, ziom. On nie lubi Amona najwyraźniej. O, dobra, Eleni umrze. O. Obecność Króla Cieni wciąż budzi silne echo. O, srał nas wszystkich. O, Songi. Nie. Okej. A nie, Eleni żyje, dobrze. Dobra, Amon Jeron miał swoją jakąś specjalną moc. To jest to? Sieć czystości. Okej, okay. I teraz ja mogę rzucić specjalną moc oczyszczającą gwiazdę chyba. No, to jest. Coś nie ogarniają. Dobra, ja chcę zniszczyć te posągi. Są zniszczone, są uszkodzone. Świętej tarczy. Powinienem użyć? Nie. Dobra, podejdźmy tam. Sand nie żyje. Musimy go uleczyć. Dobra. Ty... Niech ktoś użyje, nie wiem. To jest złe. Zivi. Użyj... A tutaj, dobra, użyj tego. O, buciak super, nie?
Kto teraz? Elanie nie żyje. Dobra, Elanie, użyj tej swojej... tego swojej... nie, użyj bombardowania, o. Możesz rzucić na sobie, nie? Mniej więcej tutaj też użyj tego. Aha, tak. Wygląda na to, że liczba naszych wrogów jest nieskończona. Użyj sieci czystości. A nie, nie możesz. Super. No trudno. Dobra, wskrzeszmy Elani. Wskrzeszmy Elani. I machnij kolejne bombardowanie. Dobra, jak ci się uda, to rzuć też trzęsienie ziemi. Co ja muszę zrobić? Wszyscy mi nie żyją już prawie. Sand nie miał żadnych czarów dodatkowych. Helani też już za bardzo nic nie zostało. Spróbujemy wskrzesić Zili. Oj, wtupiłem. Okej, spróbujmy to. A, już nic nie mogę robić, bo mnie uwięzili. Dobra, spróbujmy Grobnara. Grobnar, może tu masz jeszcze jakieś fajne czary. Walnij nawałnicę, ile się da. Teraz. Tutaj. Walnij ją na podłogę. Nie tutaj. Tutaj, okej. A ja chcę się uleczyć. No, win. O. Okej, ja padłem, ale i tak już nie miałem nic za bardzo. To jest niepotrzebne. Co to jest? Lament. Co to jest lament? A dupa. Użyj, nie wiem. Piśnij klątwę, użyj. Gulan chyba nie miał użytej żadnej pieśni? Nie używał jej. A. Dobra, czemu Kelgar na przykład nikogo nie atakuje? O! Ale dużo to nie da, bo padliśmy. Średnich, poważnych, nie.
Hokus pokus. Pij jeszcze z dwie miksturki. Ty, Kasawir. Rzuć stabilizację. Co? Co? Ustabilizuje stan wszystkich umierających wokół niego istot, wokół czarującego. Co? Jakie gówno? Ja myślałem, że ten czar jest dobry, a to jest gówno. Dobra, rzuć to na siebie. Kelgar, zostało ich niewiele już, więc stan. Okej. Gdy tylko jakiegoś zabiłem, wstawał następny! Nie chowajcie broni. To jeszcze nie koniec. Ojej. Ojej. Wcześniej myślałem, że jest duży, ale to była tylko moja wyobraźnia. Okej, urysł. Jak w Power Rangersach. Najpierw pokonali... Wykorzystuję posągi, by się zmusić. Najpierw pokonali małego potwora, a potem... posągi, by zerwać więź, która go z nimi łączy. Okej. Okej, zróbmy to. Sądzę, że go osłabiliśmy, więc teraz polega na posągach. Jeśli je zniszczymy, wreszcie zacznie odczuwać nasze ciosy. Okej. O, mamy pełne HP prawie. Dobrze. Czyli... Kelgar, masz misję. Zacznij atakować tego gnoja. Ty rób co chcesz, Sand. Czy możesz rzucić na posąg? Możesz. Wydasz. Kasawir też ma misję. Eleni... Spontaniczną przemianę użyj palącego światła, żeby przywołać dobrego niedźwiadka. Amon, też to wyważaj. Niszka też niech to wyważa, okej. O nie, spapiłem. No trudno. No czemu nie mogę? Ty, Sand, nie marnuj tych czarów. Tutaj, niszcz to. O, powodzenia. Wybacz to, dobra. Ty też to psuj, Niszka też niech to psuje. Oczywiście ja chciałbym cały czas... Nie wiem jak to się stało, ale się cieszę. Idź tu. Tu. Kurczę, długo to zajmie. Sand i Niszka niech dalej idą to niszczyć. I ja też. Sand, ty nie marnuj tych dobrych czarów na niego, bo to nic nie da. Czy ty nie możesz marnować, czy nie możesz używać czarów na tym? A w dupę, teraz... Okej. Teraz to. Okej. To atakujmy. I ty użyj tego. A nie, nie możesz. Okej, to atakuj to wprost. Ziom! Wyważ, zaraz. Walka. Utrzymajcie pozycję. Robimy tak. W takim razie. Wygląda na
to, że liczba naszych wrogów nie do ataku. Za Merdelejny! Wyważ. Okej. Okay. Czemu idziecie w główne dno, głupie? Właśnie to jest ten problem, oni za każdym razem chcą atakować to gówno. Dobra, możesz to zrobić. Niszka niech dalej atakuje to. A nie, już nie ma tego posągu, okej. Okay. Wyważ. Kto to jest? Zivi? Zivi, wyważ to. Wyważ. Co ja odwalam znowu? Cieszę się, ale... Zivi, wyważ to dalej. Mogę użyć tego. To weźmy Kelgara. Na szczęście on taki mocny nie jest. Ale ja chcę atakować to. Okej, okay, teraz ten posąg. Kelgar, pomóż mi. Ci czarujące to takimi są nędzarzami, że... Ale ja chcę cały czas atakować posąg. Zostały jeszcze dwa posągi. Okay. Kelgar! Ty nie odwalaj takich głupot. Tylko atakuj. Na pewno jest jakiś lepszy sposób na to, żeby to zrobić, ale ja go nie znam. Takie tukujące światło, że... Dobra, dalej, Kelgar. Okej. Okay. Ten już jest zniszczony. Tak. Okej. Okay. Kelgar! Mogłem wziąć ożywienie martwych. No. Niszka padła. Mogę to zrobić. Okej. Teraz muszę atakować portal. Okej. Okay. Jak zaatakuje portal, powinno... O ja, Zivi! A ty już nie masz czarów! No oni się... Wiecie, to jest ten problem, oni się wypstrykają z czarów. A, tak. Zaatakuj portal też. Walka w froncie. Ja mogę atakować? Mogę. Okay. No, wyru wskrzeszenia mi całkiem znikło, więc nie mógłbym wskrzesić ludzi, jakbym chciał. Okej, okay, ale już po nim. Kelgar ma dosyć dobrą klasę pancerza. Co? Nie ma? Nie ma. Okej, okay, atakujemy tego gnoja. Nawet sobie zrobię buffa.
to. Zdejmijmy to. Masz jeszcze czary? Użyj Inferno na niego. Co ty odwalasz? Okej. To nie działa, to przyzwij zioma. Okej, czy powinienem zrobić przemianę siebie na nią? Jo! Ej, ja chciałem... Ja wybrałem czerwonego smoka, nie jakiegoś giganta, no trudno. Okej, już po nim. Dobrze. W sumie to zajęło mi szybciej i mniej czasu niż myślałem, że zajmie. Okej, coś się stało. Jak zniszczyłem portal, to co? Jest uwięziony i się rozpadnie? I gdy padł ostatni cios, król cieni, pradawny strażnik i Lefarn został w końcu złożony na spoczynek. Lecz gdy wił się w agonii, moc Ilefarn została wyzwolona, budząc echa w całej fortecy cieni. Ściany zostały skruszone, a kamienie runęły na mężnych bohaterów i lorda kapitana. Bohaterowie uciekali krętymi, mrocznymi korytarzami, lecz na próżno. Ich los został przypieczętowany. Wiele mil dalej, daleko od doliny Merdelein, żołnierze z warowni na rozstajach obserwowali, jak ciemność znad Bajora rozpływa się w niebiosach. Odnieśli zwycięstwo, lecz ich lord kapitan zniknął bez śladu. Pozostał po nim tylko płaszcz, który nosił na znak, że jest rycerzem Neverwinter. Nie nosiłem tego płaszcza. Nie było innego śladu ani po lordzie kapitanie, ani po fortecy wroga. I po dziś dzień nie wiadomo, co się z nimi stało. W następnym roku po wojnie z Królem Cieni, Neverwinter szybko się odrodziło. Wielu nowych rekrutów zgłosiło się do Straży Miejskiej, do Szarych, a nawet wielogwiezdnych płaszczy. Dzięki czynom powiernika Okrucha, oddziały Neverwinter stały się jedną z najsilniejszych formacji wojskowych na Wybrzeżu Mieczy. Okazało się to znakomitą okazją dla Brelainy, kapitan Straży Miejskiej, która wykorzystała powiązania z powiernikiem Okrucha i lordem warowni na rozstajach, by zgłosić swoją kandydaturę do Rady Neverwinter. Od tej pory podjęła wiele udanych działań politycznych, mających na celu wzmocnienie stosunków dyplomatycznych z Waterdeep i przymierzem lordów. Tak przyspieszył na koniec. Laskańczycy obserwowali wydarzenia z pewnym rozczarowaniem, wciąż mając nadzieję, że wojna z Królem Cieni osłabi ich południowego sąsiada na tyle, by uzasadnić laskańską interwencję i przejęcie kontroli nad Neverwinter oraz warownią na rozstajach. Czekał ich jednak poważny cios. Okazało się bowiem, że Torio Claven, ambasadorka Laskanu, przeszła na stronę wroga i pomogła aresztować wielu laskańskich szpiegów, którzy przeniknęli do Neverwinter. Bevil, zdruzgotany wydarzeniami w zachodnim porcie i drugą wojną z cieniem, zdezerterował z oddziałów Neverwinter, gdy transportowały one zaopatrzenie do studni Starej Sowy. Podobno zamieszkał w odosobnieniu, wciąż dręczony wspomnieniami tego, co wydarzyło się w czasie wojny. Wkrótce po wojnie Dagan zaginął. W różnych krainach Faerûnu słyszano jednak o łowcy elfie, ciągle poszukującym powiernika Okrucha, którego stracił w bitwie z Królem Cieni. Po wojnie kilku niedobitków z zachodniego portu wróciło do domów i z uporem właściwym dla portowców powoli odbudowało swą zniszczoną wioskę. Nadal starają się żyć na skraju Bajora, co jest dowodem ich stanowczości i siły. W latach, które nadeszły po drugiej wojnie z cieniem, zdążyłem na rozstajach, odzyskała swe znaczenie. Porucznik Kana, idąc w ślady powiernika Okrucha, została dowódcą warowni i przy pomocy widla zdołała przywrócić spokój w okolicy.
która niebawem stała się uczęszczanym szlakiem handlowym. O Gitianki i ich królowej Liszy więcej już nie słyszano. Najwyraźniej myśliwi wycofali się do swych cytadel w sferze astralnej, przegnani z wybrzeża mieczy przez powiernika okrucha. Nawet najwięksi mędrcy Fejrunu wiedzą, że każdy, kto włada takim ostrzem, ma przed sobą długą drogę, zarówno w krainach, jak i poza nimi. To jednak opowieść na inną okazję. Ktoś tam stoi. No tak. I to był Neverwinter Nights 2. Troszkę mnie wkurzyło, że zabili wszystkich moich towarzyszy. Nie powinni tak robić, bo to jest taki trochę tani chwyt. Zabili wszystkich towarzyszy i trudno. No ale przynajmniej zrobili miejsce na robienie dodatku z tym ostatnim obrazkiem, gdzie leży to srebrny ostrze Git i ktoś tam stoi i je weźmie, więc wiadomo, zrobili sobie trochę miejsca na dodatek. No i co? Fajnie się grało. To jest gra, która ma dużo potencjału. Zresztą wydaje mi się, że cały czas działają serwery online ze światami stworzonymi tak na wzór MMO i można sobie grać. Nawet tylko teraz nie wiem, czy to z modami jakimiś, czy nie. Wiadomo, ta gra jest bardzo, bardzo zabugowana. I Laufur European Brand Manager. No i wiadomo, jakieś patche na pewno powstały, żeby serwery postawić, no bo oficjalne, wiadomo, już od bardzo dawna są włączone. No. Chyba nie ma co. Ja nie, pozwolę. Pozwolę napisom przejść do końca, może coś tam będzie na koniec. A tak to zobaczymy się w następnym odcinku. I to będzie już Maska Zdrajcy. Na razie.